Komu zbrodnia przynosi korzyść, ten ją popełnia. Witam pięknie. Tradycyjnie pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego radia na częstotliwości FM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty po faktach poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła. Obudź się Polsko, obudź się Polonio, a tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty, Australię i Nową Zelandię, a także skupiska polonijne w Europie. Przyznacie, Szanowni Państwo, że światowe media zdominowały wydarzenia z Paryża, a ostatnio z Mali. Mimo pełnej powagi dla sytuacji, słyszymy ciągle te same wykręcone z magla informacje z nieco innym słownictwem, ale ciągle ta sama mielonka informacji. Przyznam, że zgadzam się z argumentacją i logiką niektórych wywodów, gdyby nie to, że informacje są szalenie spłycone, większość ekspertów, analityków i publicystów jedynie ślizga się i to po powierzchniowej warstwie tych zdarzeń. Mottem mojego dzisiejszego felietonu pragnę uczynić łacińską formułę cytatem z tragedii Seneki qui pro des celus is Komu zbrodnia przynosi korzyść, ten ją popełnia. Rok 2015 przynosi serię szokujących zdarzeń we Francji. Przypomnę, że w jednym z moich wcześniejszych falietonów mówiłem o krwawym ataku islamistów na siedzibę libertyńskiego satyryczno-sarkastycznego magazynu Charlie Hebdo. Miało to miejsce 7 stycznia. Zazwyczaj słaba kondycja finansowa składa różnego rodzaju Biznesy do działań poza normalnych, a chociażby to, że po tych wydarzeniach otwarto pierwszą siedzibę oficjalną, siedzibę tego rysunkowca w Ameryce. Magazyn Charlie Hebdo słynął i słynie z obraźliwych kreskówek. Przypomnę, że to ten brukowiec rysunkowiec namalował Jana Pawła II, jak na łożu śmierci kanonizuje dwa jogurty. I to w nowomodzie hipokryzji nie mylić z demokracją ma być wolność słowa. W styczniu bieżącego roku trzech uzbrojonych terrorystów w paryskiej redakcji rysunkowca zabiło 12 osób. Domniemanymi sprawcami mieli okazać się wtedy Francuzi argielskiego pochodzenia. W następnych dniach znów dochodzi do spektakularnych ataków w Paryżu. Giną ludzie. Oglądając wideo ze styczniowych zdarzeń na pierwszy rzut oka widać, że była to dobrze reżyserowana operacja, a cała sprawa od początku wyglądała dziwnie. Nie wiem, czy ktoś szukał usprawiedliwienia do innych działań, ale to wygląda naprawdę dziwnie. Wtedy francuska prasa informowała, cytuję, jeden z nich zapomniał zabrać swój dowód osobisty z auta, które wykorzystali podczas ucieczki. Tego typu zguba w takich okolicznościach wydaje się tak nieprawdopodobna, że od razu budzi wątpliwości. Sprawa ze znalezionym od dowodem jest denta jak balon. Wskazuje na celowe podrzucenie dowodu. A sprawcy komunikowali się ze sobą niczym dobrze zgrana ekipa. Na wideo wyraźnie widać sam strzał wykonany w biegu. Całość składna, a raczej na obraz doskonałej, przez nią ma specjalną jednostkę grupy a co najmniej ludzi po solidnym treningu wojskowym i z dużym doświadczeniem publikowane wtedy w styczniu informacje są o określonym charakterze i z jedną wizją świata znowu ktoś usiłuje wcisnąć światu kit, że jakiś tam kilku pastuchów przygotowało i przeprowadziło profesjonalną akcję, strzelając bardzo celnie w biegu do każdego upatrzonego celu. Według opinii wojskowych i ekspertów od terroru akcja była przeprowadzona bardzo sprawnie. Wszelkie ataki wywołują medialną historię i kiczowate reakcje europejskich polityków. 11 stycznia bieżącego roku w Paryżu odbyła się manifestacja w hołdzie ofiarą dżihadistów z udziałem między innymi przewodniczącego Rady Europy Donalda Tuska, kanclerz Angeli Merkel i pani Ewy Kopacz. Dzisiaj z perspektywy minionego czasu okazało się, że ci sami liderzy obecnie wykazali się kompletną bezradnością i w dalszym ciągu wykazują się brakiem jakiejkolwiek poważnej wizji w sprawie obrony przed falami imigranckiego tsunami. Dominują wciąż derdy mały, komunały o chrześcijańskiej solidarności z uchodźcami, a głównie pielgrzymi imigrują po suto zastawiony stół socjalnego niemieckiego raju Himmel auf Erden, jak pisze niemiecka prasa z polityczno-poprawną retoryką i dużym ładunkiem moralizatorskiego szantażu. Ocena ostatnich tragicznych wydarzeń jest głównie. I równie zagadkowa jak ta ze stycznia, w redakcji Charlie Hebdo. 13 listopada dokonano kolejnych zamachów. W poniedziałkowym wydaniu we francuskiej prasie dzisiaj Ukazała się informacja z zeznań świadków paryskiego bistro, gdzie doszło do tragedii, a z oświadczeń wynika, że terrorysta wysiadł z czarnego Mercedesa, z przyciemnionymi szybami, był białej karnacji, dobrze zbudowany, zachowywał się jak żołnierz, ogolony i bez brody. Według informacji poza głównym obiegiem ataku dokonała dobrze zorganizowana grupa określana jako komendosi. Dopowiedzieć należy, że paryski teatr Butclan na był obywatel pochodzenia żydowskiego. Gazeta Izraelska informuje również, że opiekunowie społeczności żydowskiej w Paryżu byli ostrzeżeni o nieuchronnie zbliżającym się ataku terrorystycznym. Zaprezentuję wam również szanowni słuchacze reakcje polityków i prasy światowej na paryskie wydarzenia. Szanowni Państwo, liderzy wszystkich ważniejszych państw nie zawahali się posiągnięcie ponad silniejszą broń, jaką mają w posiadaniu, a o której z pewnością i której z pewnością panicznie boją się terroryści. Użyli mianowicie broni bezwzględnego potępienia. Obok potępienia posłużono się także wyświechtanymi sloganami i obietnicami bez pokrycia. Zszokowany okazał się szef Komisji Europejskiej Juncker. Juncker powiedział również, że kraje Unii Europejskiej będą musiały wykonać podjęte decyzje przez Unię Europejską w sprawie przyszłego solidarnego podziału imigrantów. z solidarności i współczucia przesłał także szef Rady Europy Donald Tusk. Ta aktywność, o której mówię, odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter. Media postawiły i na ubolewanie, i moralistykę. Na większości pierwszych stron francuskich gazet pojawiły się hasła: horror, paryska rzeź, czy krwawe oblężenie. Le Parisien, idąc w ślad za prezydentem Hollande, napisał: Tym razem to wojna. Także Le Figaro odniósł się do wojny w centrum Paryża. Tragedię we Francji skomentowały także gazety brytyjskie. Masakra w Paryżu. Można przeczytać na pierwszej stronie The Sun, The Times i The Independent. Daily Mirror donosi o paryskiej rzezi. The Daily Telegraph o krwawym obrężeniu Paryża. I podobny ton utrzymują gazety niemieckie. Sude Zeitung napisał o najciemniejszej nocy w w Paryżu zaś Frankfurte Allgemeine Zeitung o francuskim 11 września. Der Spiegel nazwał Paryż miastem straumatyzowanym premier Cameron powiedział, że zrobi wszystko, by pomóc ofiarom paryskiej masakry. Z kolei Barack Obama nazwał paryskie wydarzenia aktem przemocy przeciwko ludzkości. O wartościach mówiła także kanclerz Merkel, którą trudniej zrozumieć, bo jeszcze niedawno mówiła o multiculti się nie sprawdziło, po czym zaprosiła całą Afrykę i Bliski Wschód do Europy, nie pytając innych, co o tym sądzą, teraz z kolei sama nie wie, co począć ze swoją dziwną decyzją. Te oświadczenia najlepiej prezentują logikę politycznego zaślepienia, prezentowaną przez obecną klasę rządzącą, można to porównać do zgromadzonego zgromadzonego nad umierającym konsylium lekarskiego, które stwierdza, że skoro uprzednio zaaplikowane zastrzyki na tajemniczą chorobę nie pomogły, to trzeba je zaaplikować jeszcze raz, ale w inną część ciała. Zapewne wielu z was, szanowni słuchacze, słyszało wielokrotnie już chyba utarty slogan Dzisiaj wszyscy jesteśmy Paryżanami. Pytam, kim będziemy następnym razem? Pozostawiam Was, Szanowni Państwo, z mottem mojego felietonu do przemyślenia, a to nie tylko dla orłów, el profito un, uno reato Eresa, komu zbrodnia przynosi korzyść, ten ją popełnia. Następny felieton poświęcę sprawom polonijno-polskim. Przypominam o YouTube. Zapraszam na prze przedświąteczne spotkanie organizacji polsko-włoskiej za wcześniejszym umówieniem przez telefon. Telefon do nas 773 775 4400. 773 775 4400. Dziękuję.